Zasiąść w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasów szumiącej. Do Boga przyjdzie dzień nieustający i dla srebrnych pługów od ręki mozolnej. Zasiąść w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasów szumiącej. Na Boga przyjdzie dzień nieustający, dla srebrnych pługów od ręki mozolnej. Pułkownik Franciszek Niepokulczycki, człowiek wielu tożsamości. Teodor, Franek, Schubert, Rzejmian, Halny, Woźniak czy Marek. Potrafił się tak dobrze ukrywać, że schował się na dobre także wśród kart naszej historii. Ale pułkownik Niepokulczycki to postać wyjątkowa i wybitna, dlatego pozwólcie, że dzisiaj trochę wam o niej opowiemy. Opowiemy o chłopaku z Żytomierza, wychowanym na trylogii i etosie Powstania Styczniowego. Młody Teodor Niepokulczycki
Wręcz marzył, by walczyć o wolną Polskę. Dlatego zmienił swoją datę urodzin, by uchodzić za pełnoletniego i dzięki temu móc wstąpić w 1918 roku do oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej, działającego wokół Żytomierza i Kijowa. Jako saper brał udział w akcjach paraliżowania zaplecza niemieckiego frontu. Niemcy nie mieli pojęcia, kto tak naprawdę stał za eksplozjami potężnych składów amunicji, kto uniemożliwiał przejazd pociągów z żołnierzami Kaisera na upadający front zachodni. Chłopcy z POW byli jak cienie, niewidoczni dla wroga. Teodor miał zaledwie 18 lat, gdy został komendantem okręgu POW w Żytomierzu. Potem był oficerem wywiadowczym, dowodził partyzantami, zbiegł z komunistycznego aresztu. Po wojnie z bolszewikami postanowił zostać w polskim wojsku i tak rozpoczęła się jego długa służba jako oficera
w różnych garnizonach. Druga wojna światowa zastała go na posterunku jako dowódcę batalionu saperów. Od 15 września 1939 roku walczył w obronie Warszawy. Bardzo szybko wszedł do konspiracyjnej służby zwycięstwa Polski. 5 października 1939 roku Hitler brał udział w defiladzie niemieckich wojsk w Warszawie. Teodor wraz ze swoimi podwładnymi ukrył w Alejach Ujazdowskich 0,5 tony trotylu. Führer miał zginąć w potężnej eksplozji i ten zamach mógł zmienić losy całej wojny. Słyszę coraz bliżej huk motorów, grzech odstalił oskot gąsienicy. Panzerwagen stunie wolno przez środek ulicy. Szum motorów się zagęszcza, serce szybciej bije. Jeśli jego dziś zabije, sam zapewne zginę. Dwa ładunki 500 kilo zmiotą po ulicy. Ale dzisiaj tylko jedno, tylko to się liczy. Tylko jedno to szczególne, to ważne zadanie. I nieważne to, co będzie, co się później stanie. Co się później stanie, co się jednak później stanie. Co się później stanie, co się stanie później, co się jednak później stanie. Słyszę coraz bliżej huk motorów, grzech odstali, łoskot gąsienicy. Czuję strach zamknięty w domach, ukryty w piwnicy. Widzę uny egzekucje, widzę 100 straconych. A tu krok w paradę marszu, niczym niezmącony, niezmącony, niczym, niczym niezmącony, niczym. Niczym niezmącony, niezmącony, niczym, niczym niezmącony, niczym. Jadą butni hardzi, suną czołgi i motory i za kołem koło. Drżącą ręką sprawdzam kable i wycieram czoło. Szybko jechał, zrezygnował, znowu zmienił drogę. Wolno ciągnął wciąż kolumny. Widzieć nic nie mogę, nic nie mogę. Widzieć, widzieć, nic nie mogę, widzieć. Widzieć nic nie mogę, nic nie mogę. Widzieć, widzieć, nic nie mogę, widzieć. Sygnał, gdzie jest sygnał? Tylko jeden krok, jeden może wszystko zmienić. Może kroki tej parady Führerowi zmylić. Może runął te kolumny w płomienie otchłani. Kiedy pocisk naszej zemsty serce wroga zrani, wroga zrani. Serce wroga zrani. Serce wroga zrani, wroga zrani. Serce wroga zrani. Dzisiaj Warszawo spokojnie śpi. Snem cichym rany bolesne zmy. Jeszcze przed tobą tak wiele prób. Zaśnij snem najcichszym. Dzisiaj Warszawo spokojnie śpi. Snem cichym rany bolesne zmy. Jeszcze przed tobą tak wiele prób. Zaśnij snem najcichszym ze wszystkich snów. Już w październiku 1939 roku w Warszawie Niepokulczycki przyczynił się do powstawania pierwszych składów amunicji dla tworzących się grup konspiracyjnych polskiego podziemia. 30 lat później w nagraniu radiowym opowiedział o spotkaniu z Józefem Zawadzkim, profesorem Politechniki Warszawskiej. Profesor Zawadzki to ojciec słynnego Zośki, którego imieniem był nazwany
jeden z batalionów Szarych Szeregów. Na pierwszym kontakcie z profesorem Zawadzkim postawiłem żądania ze strony wojska w odniesieniu do Politechniki. Zadanie, z jakim się zwróciłem do profesora, to było zadanie podania środków możliwie najbardziej skutecznych, skażających benzynę. Tak do silników lotniczych, jak do silników samochodowych, jak silników czołgowych. Teodor działał w ścisłym dowództwie konspiracyjnej służby Zwycięstwo Polski, a potem w Związku Walki Zbrojnej. Następnie w Armii Krajowej. Kierował Związkiem Odwetu, dowodził Wydziałem Saperów, tworzył kierownictwo dywersji KEDYW Komendy Głównej AK i był zastępcą jego dowódcy. W Generalnym Gubernatorstwie szkolono saperów, wysadzano tory, zaczęły eksplodować niemieckie pociągi. Ginęli zdrajcy i oprawcy. Poszukiwany przez Niemców Teodor pozostał jednak nieuchwytny. Gdy 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie, stanął na czele saperów i dowodził produkcją broni. Pod czujnym okiem Teodora wyprodukowano 35 tysięcy granatów, które dla wielu były prawie jedynym środkiem walki w ciągu wielu tygodni powstania. Wielka znowu tak, będzie znów stolica piękna.
Powstanie warszawskie upadło, a Teodor trafił do niemieckiego flagu Woldenberg. Niemcy przegrywali już wtedy wojnę. Każdy marzył o powrocie do normalnego, cywilnego życia. Teodor nie miał jednak złudzeń co do sowieckich zamiarów wobec Polski. Wiedział, że ci, którzy walczyli o niepodległość, staną się dla komunistów celem represji. Wiedział, że walka o niepodległość po prostu musi trwać. Wiedział o tym też siedzący z Niepokulczyckim w oflagu Jan Rzepecki, pułkownik działający w dowództwie AK. Razem zastanawiali się, jak dalej walczyć, a zarazem chronić towarzyszy broni przed komunistycznymi represjami. Znów widzę ciebie, płonąca Warszawo, spryczy baraku w dalekim oflagu, gdzie w gwarze rozbrzmiewa wciąż nadziejny śmiały głos, że wkrótce zdejmą wyblakłe mundury, pobiegną bramą. Gdzieś w łagrach, więzieniach biją wciąż serca polskiego podziemia. Z głębin katowni słychać wciąż rozpaczy nieludzki głos. Nie tak miało być w naszych szczęśliwych. Gdy niemiecka eskorta uciekła przed armią sowiecką, porzucając ewakuowanych jeńców, Niepokulczycki i Rzepecki natychmiast ruszyli, by odszukać dowództwo AK. Chcieli jak najszybciej ponownie podjąć pracę w konspiracji. Pułkownik Jan Rzepecki został zastępcą ostatniego dowódcy AK, generała Leopolda Okulickiego, a po jego aresztowaniu przez Sowietów zwierzchnikiem pionu zbrojnego Polskiego Państwa Podziemnego. Najpierw organizacji NIE, a potem delegatury sił zbrojnych na kraj. Po jej rozwiązaniu we wrześniu 1945 roku Teodor włączył się w tworzenie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, WIN. Po fali aresztowań, w tym Rzepeckiego, na czele Zrzeszenia WIN stanął Franciszek Niepokulczycki. A jakże? Pod jego dowództwem WIN osiągnął apogeum swoich możliwości organizacyjnych, obejmując zasięgiem cały kraj, zdobywając dominującą pozycję w polskim podziemiu. Jednak w październiku 1946 roku Teodor został także aresztowany. Rozpoczęło się śledztwo, przesłuchanie, fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pułkownikiem. Siedzi taki dziś przede mną,
przedwojenny miły pan. Walnąłbym go chętnie w nery, gdybym coś pod ręką miał. Uczył mnie towarzysz Sierow, jak przesłuchań tworzyć plan. Gdzie uderzyć, gdzie odpuścić, jak podejść wroga ma. Czy pan wie, czym nieszczerość zakończy się? Wierzba też was na pewno obciążyć chce. Zbrodnie te nie ujdą na słucho tak. Skruchy choć okażcie najmniejszy ślad. A ten siedzi niby mumia i przez zęby cedzi wciąż. Zasypuje zasypany, jeśli wróg to martwy już. Tego nie zna, tej nie widział, tego spotkał tylko raz. Oj, panie niepokulczycki, będzie stryczek w Uripiach. Czy pan wie, czym nieszczerość zakończy się? Psymek też was na pewno obciążyć chce. Zbrodnie te nie ujdą na sucho tak. Skruchy choć okażcie najmniejszy ślad. Przecież wiecie, nie musi być tego procesu. Będziecie z nami szczerzy, złożycie samokrytykę, obciążycie agentów imperializmu. Docenimy zasługi. Wiemy. 39. Kuczera, arsenał, pomoc dla getta, powstanie. Piękna karta. Gwarantujemy panu stopień generalski. Virtuti, Krzyż Grunwaldu. Daję panu oficerskie słowo honoru. A więc nie chcecie po dobroci? Chcecie szczeznąć w ziemi z tymi głupcami z winu? No trudno. Wasz wybór. Drugiej szansy nie będzie. Już mam tego głupca dosyć. Spocz! Wodzi mnie za nos. Nie rokuje na poprawę. Marny turnia czeka los. Taki nigdy nie zrozumie dialektyki świata mas. Nic takiego nie nawróci. Kopać dołek nadszedł czas. Czy pan wie, czym nieszczerość zakończy się? Ralski też was na pewno obciążyć chce. Zbrodnie te nie ujdą na sucho tak. Skruchy choć okażcie najmniejszy ślad. Podczas trwającego 11 miesięcy brutalnego śledztwa Teodor nie obciążył nikogo oprócz zmarłych, którym komuniści i tak nie mogli już zaszkodzić. We wrześniu 1947 roku rozpoczął się tak zwany proces krakowski. Na ławie oskarżonych Niepokulczycki, członkowie WiN i politycy PSL-u. Był to proces pokazowy, jakich wiele odbywało się w ówczesnej Polsce. Liczyła się nie prawda i sprawiedliwość, a efekt propagandowy. Sądy wydawały krwawe, brutalne i bardzo wysokie wyroki. Teodor o tym wiedział, a mimo to na sali sądowej całą odpowiedzialność za działalność Zrzeszenia WiN wziął na siebie. Dokładnie tak samo zachował się, gdy sądzony był jego podwładny, a potem następca, prezes 4. Zarządu Głównego, podpułkownik Łukasz Ciepliński. Oto fragment radiowej relacji z procesu przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Posłuchajmy. Duże poruszenie wywołuje pojawienie się na sali w charakterze świadka Franciszka Niepokulczyckiego. Krzy WiN w
tym okresie zbierał informacje z terenu? Tak. Czy informacje te były przekazywane do PSL-u? Tak jest, kazałem przekazywać je. Może świadek powie o kontaktach, jakie miał WiN, a w szczególności oskarżony Ciepliński, z przedstawicielem wyższej hierarchii kościelnej? Ja kazałem Cieplińskiemu poinformować świętej pamięci księdza kardynała Chlonta. Ja kazałem znaleźć drogę prowadzącą do księdza kardynała i udzielić informacji o PPR-ze. Zdjęcie pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego, zwróconego bokiem do sądu, stało się symbolem procesów stalinowskich w Polsce. Niepokulczycki został skazany na karę śmierci, ale Bierut skorzystał z prawa łaski, zamieniając wyrok na dożywotnie więzienie. Jednak czym było więzienie w latach stalinowskich? Ciemne, zimne cele, tortury, głód, szykany. Teodor był jednak zawsze twardym człowiekiem i nigdy nie kapitulował. Nad Szczecinem znów słońce obłoki wełniste przebiło. I po celi ciekawie rozgląda się szczur. Szczepiot mew jak memento o tym, że kiedyś gdzieś też się żyło. Kiedy świecie wśród drzew, gdzieś pośród lasów i pól. Pod relichu wyjmuje zeszłoroczną starą gazetę, co chroniła od mrozu w zimy najcięższych dniach. Piszą reodbudowa, słychać śmiech traktorzystek perlistych. I Włodzimierz Wolianow niczym Bóg nowy trwa. Rzucony na śmietnik słyszę złośliwy chichot historii. Każdy powód i flaga z mojej ofiary drwi. Czy to było konieczne, czy też losu podłego ironii? Pobyt swój tu zawdzięczam, gdzie zgrzyt kajdan brzmi. Boże, wysłuchaj, wysłuchaj, Ojcze Niebieski. Boże, znowu proszę Cię. Daj mi znak, powiedz mi znowu, o Panie, że to wszystko, że to miało sens. Minęło 10 lat od chwili aresztowania i uwięzienia Teodora. Jest polityczna odwilż 1956 roku. Tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia Niepokulczycki wychodzi z więzienia.
Wygląda jak szkielet. Jeszcze długo potem podpiera się laską. I chyba wtedy po raz pierwszy widzi swojego wnuka. Po tak długim okresie rozłąki z rodziną musi przerodzić się z konspiratora i więźnia w męża, w ojca, w dziadka, znaleźć pracę, nauczyć się po prostu żyć. Wie, że wciąż interesuje się nim służba bezpieczeństwa i nie uwolni się od niej już nigdy. Prawie rok od wyjścia z więzienia ołówkiem na pokratkowanej kartce zaczął spisywać losy swoich żołnierzy. Wyznaczył sobie to ostatnie zadanie – pomóc tym, którzy przeżyli. Zapomnianych oddziałów i ludzi odtwarzam szlak, ryjąc twardym ołówkiem pola kart. Gdzie jesteście, żołnierze moi, gdzie was szukać mam? Jeden na asfaltowej, drugi od bomby padł. Na Powiślu w masakrze w Mińsku. Na Pawiaku w obozach znajdę chłopców swoich dróg. Z żywymi trwać kazano mi w ten podły czas na straży stać. Żołnierzy my chronić ich, dopóki sił. Gdzie jest Janusz, gdzie Ursus, gdzie zagnał Ryszarda los? Co ze Zbyszkiem w Oflagu jeszcze żył? Chociaż wiatr smaga oczy, wystarczy mi do końca sił. Zapomnianych oddziałów i ludzi odtwarzam szlak, ryjąc twardym ołówkiem pola kart. Gdzie jesteście, żołnierze moi, gdzie was szukać mam? Z żywymi trwać kazano mi w ten straży stać. Żołnierzy mych odnaleźć mam i chronić ich, dopóki sił. Na pożółkłym papierze ożywiam zamierzchły czas, szkice struktur, łącznicy, cyfry dat. Maczkiem drobnym odtwarzam buchalterię gorzkich strat. Jeden po stronie winien, inny po stronie ma. Z tych 30 miotaczy żyje 3. Póki tchnienie nie zgaśnie, nie zapomnę was o nie. Z żywymi trwać kazano mi w ten podły czas na straży stać. Żołnierzy Teodor powoli przystosowywał się do nowego życia.
Dalej traktował je jednak jako służbę. Tym razem służył swoim podkomendnym, skrzywdzonym przez wojnę i komunistyczną władzę żołnierzom podziemnego Wojska Polskiego oraz ich rodzinom. Ci ludzie zbyt często nie mogli w ogóle liczyć na dobrą pracę ani zdobyć wykształcenia. Współpracował z prymacem tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Angażował się w działalność charytatywną, pomagając dawnym żołnierzom AK. Sam pracował do końca życia, bowiem, aż trudno w to uwierzyć, nie miał prawa do emerytury. Aż do śmierci. 11 czerwca 1974 roku podsłuchiwano rozmowy telefoniczne Niepokulczyckiego i czytano jego prywatną korespondencję. Ten schorowany i stary człowiek cały czas był zagrożeniem dla komunistów. Nad grobem pułkownika stanęli przyjaciele. Wśród nich Zygmunt, kolaborant, wieloletni współpracownik SB. Sztandar wojskowy wprowadzi. Panie pułkowniku, melduję, że ta ubecka wtyczka to ja. Trochę trudno stać przy twojej trumnie, ale muszę jeszcze napisać ten ostatni donos. A więc już wszystko dziś wiesz, śmierć rozprasza tę mgłę, więc wiesz, jak trudno uwierzyć, że ktoś tak bliski mógł zdradzić cię. Czyż nie? Zrozum, że taki bywa świat i nie chce zmienić się. Normalnych ludzi niszczy strach, jak śmierć. Normalni pragną tylko żyć, nie łakną sław i chwał. Skrócić na wały pragną, czas przeczekać na bór. Wszystko dziś wiesz, śmierć rozprasza tę mgłę, to ja. Jak głupiec kolana dziś gnę, przed tym co pojąć sam, bym chciał. Franciszek Niepokulczycki, bohater, żołnierz Wojska Polskiego i Podziemia Niepodległościowego, jest dziś patronem 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku. Teodor, jak wiele, wiele setek tysięcy żołnierzy niezłomnych i niezwyciężonych, walczących o wolną Polskę, zawsze wierzył, że to, co złe, przeminie, że kiedyś nadejdą inne, lepsze czasy. Nie mylił się.
prawie pół wieku po jego śmierci, pieśnią głosimy, że warto było. Takie czasy, kiedy powstaną zabitych pomniki, kiedy skrzywdzeni opuszczą swe cele, kiedy umilkną katowane krzyki. Kiedy powstaną zabitych pomniki, nadejdą czasy, kiedy umilkną katowane krzyki, nadejdą czasy. Czeka. Nadejdą jeszcze czasy, kiedy cenić będzie się wiedzę i myśl człowieka. Kiedy ów zacznie decydować o tym, jaki kraj jego los w przyszłości czeka. Kiedy powstaną zabity pomniki, nadejdą czasy, kiedy umilkną katowane krzyki, nadejdą czasy. Kiedy powstał?